A do 83 wracam, tośmy się bali na Górze Świętej Anny. Bo przecież takie oboszczenia, jakie zrobiono, ile tam ściągano wojska, cała Góra Świętej Anny, tych powiedzmy żołnierzy, czołgów, to było przerażające. Dosłownie, wszystko w tych lasach pokryte, a to widzieliśmy dopiero wtedy, jak papież odleciał i wszystko się wyłoniło z tych lasów, pojechał do Krakowa. Ile tam tysięcy było? No i oczywiście te kontrole były bardzo zasadnicze, powiedzmy. Każdy jakiś podarunek był badany na wszystkie strony, czy tam nie ma, powiedzmy, jakichś podejrzeń w stosunku do materiałów wybuchowych. Tak to określały wtedy władze, prawda? To pamiętam, nawet lalka, która śląska była przygotowana, to domagali się rozprucia tej lalki, prawda, żeby zbadać. No więc trzeba było jechać na rentgen, żeby prześwietlić, że tam niczego nie ma. Nawet książek nie można było wręczyć. No, były, można tak powiedzieć, okoliczności, które wskazywały, że należy się czegoś bać. Należy się czegoś bać. Zastraszyć też ludzi, żeby nie przybyli, ale ludzie się tym nie kierowali. Ludzie mieli swoją logikę myślenia, powiedzmy, i ciągnęli z różnych stron, choć im przeszkadzano na drodze nie wiadomo jak, ogłaszając, że może być niebezpiecznie i tak dalej. No ale szczęśliwie wszystko było.